Na padłoku, które wystarczą w ostatnim wyścigu, są te trzyletnie starsze klasze trzeciej grupy, a wyznacznie na przekonie, które biegają. Jedynka Baby Plus, to jest trzylatka hodowli Lanskiej, trener Piotr Kęsowski, wsiądę żokiej Stefana Mura. Baby Plus wygrała jeden wyścig na mocno na tyczą torze, nieźle obsadzony. Ona wśród sklasyfikowanych 137 klasów jest na 65 miejscu. Wagą 61 punktów na Baby Plus numer 1. Jak już powiem, rocznika mniej więcej koniec. Dwójką to jest Zoja RMP, też podobnie Lanskiej, trener Wojciech Wolkowski, ciągle Duchy Anton Turgajew. Klacz udało też się wygrać jeden wyścig w czerwcu za 1600 metrów, też na miękkim torze. Potem jednak już sobie nie poradziła w lekcji koronickie. Zoja RMP. Trójką Denerys, zaraz zobaczymy tę siłą klacz, podobnie panu Zieliński. Trener Michał Borkowski w siodle Sanżar Abajew. Denerys w zeszłym roku biegała przyzwoicie, wygrała dwa wyścigi. W tym roku była próbowana troszkę na dłuższych dystansach, tam nie bardzo i poszło, wróciła na... Tymczasem tutaj Akmola jeszcze zmniejszyły dwie klasy, to jest Idera Bani oraz Dakilla. I wyprzedzają w tej linii Generis i tym klasie walczą z Idera Bani, Idera Bani, Idera Bani, Idera Bani, Dakilla, Generis, czwarta Zial, piąta Ejtuj, ostatnia Mola. Ostatnia Mola, Rana, Będzie droga. Druga droga będzie.